Annuncio Vobis Gaudium Magnum <Applausos> Abemus Papam Duh a ziarna prawdy w ludzkiej myśli Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 16 września 2000 roku. Nawiązując do słów z księgi mądrości, drugi sobór watykański poucza nas, że duch pański ofiarowujący swoje dary Ludowi Bożemu pielgrzymującemu w historii replet orbem terrarum napełnia okrąg ziemi. Prowadzi On nieustannie ludzi ku pełni prawdy i miłości, którą Bóg Ojciec przekazał w Jezusie Chrystusie. Owa głęboka świadomość obecności i działania Ducha Świętego oświeca zawsze myśl Kościoła i sprawia, że to wszystko, co jest prawdziwie ludzkie, znajduje oddźwięk w sercu uczniów Chrystusowych. Już w pierwszej połowie II wieku, filozof Święty Justyn napisał: Wszystko to, co stwierdzono zawsze w sposób znakomity, i co zostało odkryte przez uprawiających filozofię lub ustanawiających prawa, zostało przez nich dokonane poprzez poszukiwania albo kontemplację części słowa. Otwarcie się ludzkiego ducha na prawdę i dobro. Urzeczywistnia się zawsze w perspektywie światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka. Tą światłością jest sam Chrystus Pan, który od samego początku oświecił drogę człowieka i wszedł do jego serca. We wcieleniu, kiedy nadeszła pełnia czasów, światłość ukazała się światu w całej swej jasności, świecąc przed oczyma człowieka blaskiem prawdy. Zapowiedziane już w Starym Testamencie stopniowe objawienie pełni prawdy, którą jest Jezus Chrystus, dokonuje się na przestrzeni wieków za sprawą Ducha Świętego. To specyficzne działanie Ducha Prawdy dotyczy nie tylko wierzących, lecz w sposób tajemniczy wszystkich ludzi, którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii, lecz szczerze szukają prawdy i starają się żyć uczciwie. W ślad za ojcami Kościoła święty Tomasz Zakwinu stwierdza, że żaden duch nie jest tak ogarnięty ciemnością, by w żadnym wypadku nie mógł mieć udziału w boskim świetle. Każdą bowiem prawdę poznaną przez kogokolwiek zawdzięczamy tej światłości świecącej w ciemności, jako że kimkolwiek jest ten, który ją wypowiada, pochodzi ona od Ducha Świętego. Z tego to powodu Kościół odnosi się przyjaźni do wszelkich autentycznych poszukiwań, jakich dokonuje ludzka myśl i darzy szczerym szacunkiem dziedzictwo mądrości zdobyte i przekazane przez różne kultury. Znalazły w nim wyraz niewyczerpane zdolności twórcze ludzkiego ducha, ukierunkowane przez Ducha Bożego ku pełni prawdy. Spotkanie pomiędzy Słowem Prawdy Głoszonym przez Kościół, a mądrością wyrażaną przez kultury i opracowaną przez filozofię, stanowi dla tych ostatnich zachętę, by się otworzyć i znaleźć swe dopełnienie w objawieniu pochodzącym od Boga. Jak podkreśla Drugi Sobr Watykański, to spotkanie wzbogaca Kościół, czyniąc go zdolnym do coraz głębszego wnikania w prawdę. Wyrażania jej przy pomocy języków, różnych tradycji kulturowych i ukazywania jej niezmiennej co do istoty w formie bardziej dostosowanej do zmieniających się czasów. Ufność w obecność i działanie Ducha Świętego, również w trudnej sytuacji kultury naszych czasów, może stanowić u progu trzeciego tysiąclecia zapowiedź nowego spotkania pomiędzy Chrystusową prawdą, a ludzką myślą. W perspektywie wielkiego jubileuszu roku 2000 należy pogłębić nauczanie Soboru na temat tego stale odnawianego i owocnego spotkania między objawioną prawdą, przechowywaną i przekazywaną przez Kościół, a wielorakimi formami ludzkiej myśli i kultury. Niestety. Jeszcze dzisiaj pozostają aktualne słowa Pawła VI, zawarte w encyklice Ewangelii Nuncianti, mówiące, że rozłam między Ewangelią i kulturą stanowi niewątpliwie dramat naszej epoki. Aby zapobiec temu rozłamowi, który ma poważne konsekwencje dla sumień i wyborów zachowań, należy przywrócić uczniom Jezusa Chrystusa spojrzenie wiary, zdolne do odkrycia ziaren prawdy, rozsianych pośród ludzi nam współczesnych przez Ducha Świętego. Możemy się również przyczynić do ich oczyszczania i dojrzewania poprzez cierpliwą sztukę dialogu, którego głównym celem jest ukazanie oblicza Chrystusowego w całym Jego blasku. W sposób szczególny trzeba pamiętać o zasadzie sformułowanej przez ostatni sobór, którą chciałem przypomnieć w encyklice Dives in Misericordia. O ile różne kierunki dziejowe i współczesne prądy ludzkiej myśli były i są skłonne rozdzielać, a nawet przeciwstawiać sobie teocentryzm i antropocentryzm, to natomiast Kościół, idąc za Chrystusem, stara się wnosić w dzieje człowieka organiczne i dogłębne zespolenie obojga. Wspomniana zasada okazuje się owocna nie tylko w odniesieniu do filozofii i kultury humanistycznej, ale również dla badań naukowych i sztuki. Owszem, uczony, który pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzone jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Z drugiej strony prawdziwy artysta potrafi intuicyjnie pojąć i wyrazić świetlany i nieskończony horyzont, w którym zawiera się egzystencja człowieka i świata. Jeśli pozostaje wierny natchnieniu, które jest w nim i zarazem jest większe od niego, jego udziałem staje się tajemnicza konnaturalność z pięknem, w które duch święty odziewa stworzenie. Niech Duch Święty, światłość oświecająca umysły i artysta świata, prowadzi Kościół i ludzkość naszych czasów, po drogach nowego, zdumiewającego spotkania z blaskiem prawdy.